Cezary Graf, dzień dobry. Dzisiaj będzie live majątkowy, wyjątkowy z panem doktorem Leszkiem Sykulskim. A że sporo się dzieje, jest dużo wydarzeń, i geopolitycznych, i wokół osoby pana Leszka, to warto, myślę, że z panem Leszkiem szczerze, otwarcie, w sposób na ile to jest możliwe obiektywny, podyskutować. Bo warto rozmawiać, bo ludzie zachodu rozmawiają. Swoje poglądy ścierają, debatują. Na Zachodzie nie ma, na starym, klasycznym Zachodzie, bo obecnie oczywiście jest, podejścia takiego, że są ludzie, z którymi nie wolno rozmawiać, bo się niewłaściwie nazywają, bo niewłaściwie wyglądają, bo są, a jest do stosowany wobec nich pewnego rodzaju, jak to pan Leszek zwykł mówić, rasizm intelektualny. Miała odbyć się debata w sobotę w godzinach popołudniowo-wieczornych na kanale Zero, gdzie miał się zetrzeć największy polski statek ze Strategy and Future. Tak jest przedstawiany bardzo często, pan Jacek Bartosiak, oraz mój gość, pan Leszek Sykulski. Tylko jeden dzień ta debata trwała w zapowiedziach, ponieważ niedalej jak wczoraj wieczorem. Pan Krzysztof Stanowski, uzasadniając to w sposób, który mnie osobiście nie przekonuje, w sposób niewiarygodny, taką debatę odwołał. Taką debatę odwołał. Tak to wygląda. Witam, panie Leszku. Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich. Witam pana. Czy ma pan komentarz na ten temat na gorąco? Znaczy, swoje oświadczenie, swój komentarz opublikowałem wczoraj w podcaście geopolitycznym na swoim kanale na YouTube. Mówiąc w telegraficznym skrócie, to nie jest tak, że Krzysztof Stanowski, zapraszając mnie do kanału Zero, nie wiedział, kogo zaprasza. No, no nie róbmy z niego dziecka, nie róbmy z niego osoby niepełnosprawne intelektualnie. Doskonale wiedział, kim, kim jestem, czym się zajmuję. Nie trzeba. Być jakimś wielkim znawcą internetu, nie trzeba mieć wielkich umiejętności informatycznych, aby wpisać w dowolną wyszukiwarkę Leszek Sykulski, wyskoczy moja strona leszeksykulski.pl, można się zapoznać z moim biogramem, życiorysem, można się zapoznać z ważniejszymi punktami w moim życiu, także na Wikipedii, chociaż Wikipedia nie jest super prawda, dobrym źródłem, ale jest tam sporo, sporo prawdziwych informacji, również, więc to nie jest problem. Pamiętajmy, że zaproszenie nie przyszło 3 czerwca w poniedziałek. Tylko ja otrzymałem zaproszenie od kanału Zero w dniu 7 maja. W dniu 7 maja, zatem przez 4 tygodnie. Nawet gdyby wcześniej panu Krzysztofowi Stanowskiemu moje nazwisko kompletnie nic nie mówiła. wiemy doskonale, że tak nie jest, bo wcześniej u niego w programie, jeszcze na kanale sportowym, zarówno pan Jacek Bartosz, jak i, jak i pan Piotr Zychowicz gościli i, i się bardzo, tak można powiedzieć, mocno odcinali ode mnie, czy próbowali to robić przynajmniej, więc Stanowski doskonale wiedział, kim, kim jestem, ale nawet gdyby, no to przecież od 7 maja upłynęło całkiem sporo czasu. Jest człowiekiem mediów, jest pracownikiem mediów, doskonale wie, jaka, jaki był hejt po zaproszeniu ze strony pani redaktor Moniki Jaruzelskiej, mojej skromnej osoby, po raz drugi w nie, całkiem niedawno, kilka, kilka tygodni temu, więc, więc wiedział. Czego się może spodziewać? To nie jest tak, że Stanowski nie wiedział, kim jest Sykulski, nie wiedział, jaki jest stosunek mediów głównego nurtu do mojej, do mojej osoby. Nie, to nie jest tak, że on nie wiedział, jaka będzie reakcja, bo przecież widział na miastkę tej reakcji. Właśnie. No, bardzo podobne reakcje u Moniki Jaruzelskiej. W związku z tym no, jest to bardzo mocno zastanawiające. Bardzo za... Mnie osobiście też zastanawia milczenie samego doktora Jacka Bartosiaka. Od wczoraj próbuję się z doktorem Bartosiakiem skontaktować telefonicznie, ponieważ kanał Zero odmówił nam tej debaty, a doktor Bartosiak zgodził się na tę debatę sobotnią, więc ja chciałem zaproponować przeprowadzenie tejże debaty, tylko że w innym miejscu. Natomiast od wczoraj doktor Jacek Bartosiak wczoraj nie odbierał ode mnie telefonów, ja nagrałem się na pocztę głosową, wysłałem także smsa z prośbą o kontakt. Myślałem, że może doktor Bartosiak wyjechał, może gdzieś jest chory, może po prostu nie ma możliwości o, Połączenia telefonicznego czy połączenia internetowego, no ale widzę, że jest obecny na Twitterze, widzę, że jest do, obecny w serwisie X, publikuje posty, więc rozumiem, że to milczenie ma jakiś tutaj taki powiedziałbym charakter taktyczny. No, mam nadzieję, że mimo wszystko pan doktor Bartosiak przemyśli sprawę i, i skoro zgodził się już około miesiąca temu na, na debatę, no to podtrzyma tę te, te chęć naszej konfrontacji intelektualnej, to przecież nie nasze pierwsze spotkanie, to nie nasze pierwsze spotkanie, debatowaliśmy publicznie trzykrotnie, dwukrotnie, dwukrotnie było, było to łączenie internetowe, raz na, na, na naszych kanałach na YouTubie po prostu i to można spokojnie sobie odtworzyć i na kanale, Strategy and Future i na kanale moim, pod moim nazwiskiem. Natomiast także debatowaliśmy raz, z czego jest zapis także wideo, jest zapis także na moim kanale na YouTube. Debatowaliśmy, to był chyba grudzień 2017 roku. Chyba grudzień, mnie, ale na pewno słychać, 2017 rok była lecz, to, czy był czy to Wydział to, Prawa i czy... Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Chyba zniknąłem, natomiast czy mnie słychać? Tak, tak, czy... ja przy... słyszę pana bardzo dobrze. No, to mam, mam jakiś tu problem techniczny. Oby to był problem po prostu czysto techniczny, ponieważ no, nie, nie widać mnie w e, tym momencie. Oczywiście, że e, wszyscy wiedzieli, kim pan jest. Oczywiście, że także Bartosiak wie, kim pan jest. Oczywiście, że jeżeli Jacek Bartosiak chciałby z panem debatować, to mógłby z panem debatować o, przed sobotą, w sobotę, po sobocie. Wiele kanałów zgłosiło się z tego, co widziałem, była ta emisja, były to inne kanały, które są w stanie taką debatę przygotować. Tylko ja nie jestem pewien, czy im zależy na debacie obiektywnej, takiej, gdzie ona nie jest z góry przesądzona, bo tak jak Stanowski pisał, tam pan miał być rozwalcowany, miałby być pan poniżony, miał być pan zniszczony intelektualnie przez największego polskiego geopolityka Jacka Bartosiaka. Natomiast w takiej emisji dla przykładu, no to prawdopodobnie byłoby to po prostu ubite pole do dyskusji. A to chyba nie o to im chodzi? Tak, ja po tej absolutnie kuriozalnej deklaracji Krzysztofa Stanowskiego, czy tym kuriozalnym stanowisku, oświadczeniu, no trudno to jakoś w ogóle nazwać, w każdym razie w PiSie, w serwisie X, no to aż, aż można się za głowę złapać, że napisał to ktoś, kogo niektórzy śmią tytułować dziennikarzem. Gdzie możemy przeczytać, to jest cytat: Nie da się ocenić rozmowy, zanim nie padły pierwsze słowa i nikt z Was nie wie, jak ta rozmowa by przebiegła i jaki był na nią pomysł. Koniec cytatu. Więc Stanowski od razu pokazuje, że chodziło, że to jest tak naprawdę cenzura. To jest cenzura prewencyjna, to jest decyzja kagańcowa, to jest wpisywanie się w kulturę wykluczenia, w cancel culture, jak mówią. Prawda, na, na zachodzie ci, którzy cenzurują debatę, debatę publiczną. No i oczywiście tutaj mówienie o tym, że Sykulski zostałby przez Bartosiaka rozwalcowany, to jest cytat ze Stanowskiego, No, no jest, pokazuje, że tak naprawdę od samego początku miała być to ustawka. Miała być to ustawka, miało być to skompromitowanie opcji kontynentalnej w myśleniu geopolitycznym, którą miała. Ja, reprezentuje. Nie za bardzo wiem, jak miałoby się to odbyć, szczerze powiedziawszy, bo Krzysztof Stanowski to nie jest um, gigant intelektu w obszarze stosunków międzynarodowych, mówiąc najdelikatniej jak potrafię, więc nie sądzę, żeby to było, żeby to tutaj Stanowski miał się wpisywać w, w, w rozwalcowywanie. Co do doktora Jacka Bartosiaka, to nasze wszystkie dyskusje, trzy, o których wspomniałem, odbywały się w atmosferze kultury i um, chęci po prostu rozmawiania, chęci dyskusji i nie sądzę, aby ktokolwiek z nas miał chęć rozwalcowywania drugiej strony, raczej po prostu wymiany intelektualnej dla dobra Polski, dla dobra naszego interesu narodowego, dla naszego bezpieczeństwa. Być może miały być jakieś fajerwerki, może miał wpaść redaktor Mazurek z odsieczą, może, może jakieś inne, może podsta, podstawieni, podstawieni, że tak powiem, Mogę... słuchacze, może molestowane przez pana kobiety, może rozjechane przez pana zakonnice na pasach, może, może jakieś poszkodowane dzieci miały przyjść na wizję, nie wiadomo. Ale tak, to... możemy się tutaj możemy się możemy sobie ironizować. Pe, pewnie, pewnie fajerwerki były szykowane, pewnie nie, na pewno nie chodziło o wolność słowa, na pewno nie chodziło o jakość debaty strategicznej w Polsce, chodziło o zniszczenie jakiejkolwiek jakiejkolwiek dyskusji, debaty strategicznej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości po tym Co... oświadczeniu Tanowskiego. Przecież jeżeli oni by chcieli, jeżeli Bartosiak by chciał debatować, to w każdej chwili możecie debatować na, na równych warunkach. No, ja nie przesądzam, prowadzący. ja nie przesądzam. Ja wie pan, co ja, ja nie przesądzam. Debata się jeszcze może odbyć. Ze strony pana doktora Jacka Bartosiaka nie ma żadnej deklaracji co do, co do kwestii debaty. Ja jestem mój telefon jest cały czas czynny i e, oczekuję, że pan doktor Bartosiak się do mnie do mnie odezwie. Po prostu oddzwoni zwyczajnie i po ludzku mi przedstawi swoje swoje. Swoją wizję tej naszej debaty. Ewentualnie e, 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 wytłumaczy, dlaczego, dlaczego nie, skoro się już zgodził. Ja rozumiem, że wie pan, gdyby, gdyby była sytuacja, że jest ktoś w debacie publicznej, kto jest niekompetentny, niemerytoryczny, jest karany, ma zarzuty ciężkie o, i, i tak dalej, i tak dalej, oskarżony o jakieś niecne czyny, no to wiadomo, że, że, że z takimi ludźmi trudno dy, dyskutować i jakby budować pewien prestiż debaty intelektualnej. Czy w ogóle jakby. No, debatować intelektualnie. Natomiast ja jestem osobą, która nigdy nie była karana. Nie jestem karany, nie byłem karany, nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie karne, żadne inne postępowanie, nawet o wykroczenie. Jest, mam pełnię praw obywatelskich. Korzystam jak każdy obywatel z praw konstytucyjnych, łącznie z artykułem 54 dotyczącym wolności słowa. Jestem prezesem. Mikropartii działającej, małej, oczywiście mało znanej, bo działającej realnie od pół roku, Bezpieczna Polska, nazywa się moja partia. Działamy od listopada 2023 roku, ale jest to partia legalna. Jest zarejestrowana w rejestrze partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie przy Alei Solidarności. Składamy sprawozdania do PKW, do Państwowej Komisji Wyborczej, sprawozdania finansowe. Jesteśmy absolutnie transparentni jako partia, jeśli Jasne. chodzi o finansowanie, jeśli chodzi o naszą Jasne. działalność publiczną. Nie Jasne, rozumiem, pewnie. jak jest w jaki sposób można wykluczać z debaty publicznej kogoś, kto cieszy się pełnią praw obywatelskich, nigdy nie był karany i jest prezesem legalnie działających organizacji. Jestem prezesem legalnie działającej fundacji, legalnie działającego stowarzyszenia rejestrowego, legalnie działającego Stowarzyszenia Zwykłego i legalnie działającej partii politycznej. Oprócz bezpiecznej Polski jeszcze prowadzę fundację Polski Instytut Badań Nad Pokojem, prowadzę Polskie Towarzystwo Geostrategiczne jako Stowarzyszenie Rejestrowe i skromne stowarzyszenie zwykłe, polski ruch antywojenny. Pani Tutaj Raszku. tak naprawdę chodzi Pani... o cenzurowanie poglądów. Cenzurowanie poglądów. Duże rozczarowanie względem kanału Zero, bo człowiek, jeżeli idzie, załóżmy, do obskurnego baru mlecznego albo do jadłodajni dla bezdomnych, to się spodziewa niskiej jakości obsługi. Natomiast, jak idzie do restauracji, jak idzie do miejsca, które pozuje na coś wyjątkowego, coś fajnego, coś, coś ekstra, coś dla młodych, zdolnych i nowoczesnych, a się okazuje, że jest jakby nie do końca, że, że jednak jest tego Troszeczkę brzydkiego zapachu pomimo, pomimo rachunku, to jest bardziej rozczarowany niż w tym barze mlecznym, który odwiedza i który wie, czego się spodziewać ma. A może to jest tak naprawdę marketing kanału Zero? Czy nie sądzi pan, że to jest tylko po to, żeby nakręcić dyskusję, a debata i tak się odbędzie? I czy pójdzie pan na tę debatę, jeżeli nagle za dwa dni się okaże, że znowu przemyśleliśmy i jednak. A to nie jest takie groźne, debatujmy. Pomimo tego, że mówili, że ma pan być rozwalcowany. Nie, ja jestem poważnym człowiekiem i poważnie traktuję y, ludzi, swoich rozmówców, bardzo poważnie traktuję swoich widzów, czytelników moich książek, moich tekstów naukowych, mojej publicystyki, y, moich byłych studentów. Y, Jestem człowiekiem poważnym, jestem polskim patriotą. Reprezentuję inną opcję polityczną, inną opcję geopolityczną niż rządzący Polską, ale to nie znaczy, że nie jestem polskim patriotą. Owszem, jestem, a patriotyzm nie polega na potakiwaniu władzy. Patriotyzm polega na tym, aby poszukiwać najlepszej drogi do rozwoju dla naszego narodu i naszego to państwa. Pójdzie pan czy nie? Pójdzie pan czy nie, jak, jak stwierdzą za dwa dni, że. No Stanowskiego absolutnie nie. To tak. ten człowiek wczoraj przestał być dla mnie dziennikarzem. Ten okay. człowiek przestał być dla mnie dziennikarzem. Jeżeli się zmieni właściciel kanału zero, jeżeli Stanowski nie będzie tam odgry... nie, nie będzie tam pracował, nie będzie Stanowskiego, to, to, to może kiedyś w przyszłości. Natomiast obecnie do kanału Zero, którego właścicielem jest Krzysztof Stanowski, nie pójdę. Do Krzysztofa Stanowskiego również nie mam zamiaru, nie mam zamiaru iść. To jest człowiek, który przestał być dla mnie po prostu dziennikarzem, stał się dla mnie cenzorem, stał się dla mnie kagańcowym władzy, starającym się przypodobać tej władzy. Ja rozumiem, że Krzysztof Stanowski nie musi być alfa miłomego, jeśli chodzi o sprawy, wiemy. Że nie ma wykształcenia wyższego, że, że to nie jest człowiek o jakiś szerokich horyzontach międzynarodowych, który ma jakieś pojęcie o bezpieczeństwie państwa, o służbach musi. specjalnych, ale o polityce zagranicznej, musi. ale nie musi mieć. Natomiast jako dziennikarz, czy jako nawet pracownik mediów, powinien mieć jedną cechę: czyli mieć pewien elementarny obiektywizm. I przestrzegać prawa i pewnych, tak. pewnych zwyczajów charakterystycznych dla cywilizacji europejskiej, o czym Pan powiedział. W naszym kręgu kulturowym debata, dyskusja jest czymś absolutnie naturalnym. Z takiej debaty, tak jak mówię, dyskwalifikować by mi mogło skazanie prawomocnym wyrokiem, jakieś nawet ciężkie oskarżenia prawne, prokuratorskie, tego typu rzeczy. No ale proszę zobaczyć, ich najbardziej, ich w sensie Salonu, Trzeciej Rzeczpospolitej, najbardziej rozwściecza jedna rzecz: że nie przytakuje, nie przyklaskuje im. Ktoś, kto jest wykształcony, kto ma pojęcie o geopolityce, kto zna Rosję, zna język rosyjski, zna kulturę, zna historię Rosji bardzo dobrze. I ten człowiek śmie nie być rusofobem, śmie nie przyklaskiwać salonowi w rasizmie kulturowym, który, który ci ludzie robią. Co więcej, człowiek, którego tak próbują oczerniać ku ich, właśnie wściekłości, przez 10 lat miał poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych. Nikt mi go nigdy nie zabrał, nikt mi go nigdy nie zawiesił. Nieprzerwanie, od chwili wydania do chwili utraty naturalnej ważności poświadczenia bezpieczeństwa, normalnie miałem dostęp do informacji niejawnych. W chwili przyznawania mi poświadczenia bezpieczeństwa było to poświadczenie do najwyższej klauzuli, do klauzuli ściśle tajne. Przez kolejne 5 lat pełniłem funkcję biegłego sądowego. Uwaga, do spraw bezpieczeństwa państwa. Orzekałem w sprawach, no naprawdę, o terroryzm, o. Wiele różnych, różnych rzeczy, i nikt nigdy przez całą kadencję nie miał do mnie żadnych pretensji, nie miał do mnie żadnych uwag ani tego typu tego typu rzeczy. Co więcej, jestem oficerem rezerwy wojska polskiego w stopniu porucznika a rezerwy. To budzi wściekłość takich ludzi samozwańczych, ekspertów od wojskowości, jak Wolski, na przykład, prawda? Ja nigdy nie, nie, nie brałem pieniędzy z zagranicy, nigdy ja osobiście nie brałem żadnych pieniędzy z zagranicy i nigdy żadna organizacja, której byłem prezesem, ani stowarzyszenie, ani fundacja, ani partia polityczna nie brały pieniędzy z zagranicy. I to rozwściecza takich ludzi, jak na przykład ten zielony kmer, hałabała, hałabała. ekspert, fanatyk klimatyczny, który Hałabała jest pajacem. Natomiast czy pan się nie boi, że obrażając mainstream, obrażając salon, tym, że właśnie jest pan wiarygodny, mając inną wizję nie przekształci się to w pewnego rodzaju męczeństwo dla pana. Wie pan co? Drogę męczeńską. No to jest droga przez ciernie. Nie muszę, znaczy to ja nie muszę o tym mówić chyba, bo to widać po, po ostatnich wydarzeniach. Na pewno przez ostatnie dwa lata yy, liczne szykany, o czym piszą obiektywni dziennikarze, że Leszek Sykulski. Był szykanowany, byłem szykanowany przez władzę, co, co, co nie jest żadną, żadną tajemnicą. Wystarczy zobaczyć, co się działo w mediach po ogłoszeniu powstania polskiego ruchu antywojennego. Jako pomysłodawca tego ruchu zostałem zlinczowany medialnie od gazety wyborczej przez wiadomości TVP i tak dalej, i tak dalej. To jest to, to jest tak naprawdę pokazuje, że, że żyjemy w demokraturze, a nie w demokracji. Czy ja się tego obawiam, wie pan, co? Ja mam dosyć grubą skórę, ja jestem dosyć odporny psychicznie. Każdy, oczywiście, człowiek ma jakąś swoją granicę, ale ja do takiej granicy nie dotarłem. Znaczy, mnie, mnie to nie rusza. Jakiś hejt, wie pan, jeżeli ktoś, anonimowi ludzie gdzieś wypisują na Twitterze jakieś, jakieś wulgaryzmy, to w ogóle to spuda po mnie jak pokaczce. Śmieszy mnie to. Śmieszą mnie jakieś wypowiedzi, nawet znanych ludzi, którzy zadają sobie trud, tra, tracą swój cenny czas, który mogliby poświęcić żonie, dzieciom, kochankom yy, i, i zadają sobie trud, żeby hejtować mnie w internecie, co jest dla mnie w mojej ocenie to jest dla nich poniżające nawet to, że, że bawią się w, w domorosłych hejterów. Śmieszą mnie, bardzo mnie śmieszą i to to jest w ogóle już komedia, śmieszą mnie samozwańczy eksperci od służb specjalnych, ten cały micmarek i, i, i ta, cały ci osintowcy i, i, i tak dalej. To są ludzie, którzy nie mają pojęcia w ogóle o służbach specjalnych. Ci ludzie nigdy w życiu nie mieli teczki akt operacyjnych w ręku, nie, nie, nie rozumieją w ogóle na czym, na czym polega gra operacyjna, na czym polegają, Polega działalność specjalną. Natomiast z czerwonią hasłami, których kompletnie nie rozumieją. W ogóle to słowo agent jest tak zdewaluowało się, dzisiaj każdy jest agentem. Tak, każdy może być agentem. Więc, więc wie pan, to, ale robi. Ci ludzie wszyscy, oprócz tego, że, że mnie śmieszą, Robią kawał złej roboty. Dlatego, że znając bardzo dobrze historię Rosji i znając także dobrze historię rosyjskich i sowieckich służb specjalnych, ja doskonale wiem, że wszczynanie agentomanii, wszczynanie szpiegomanii w kraju demokratycznym. Powoduje paraliż służb specjalnych, powoduje paraliż kontrwywiadu. Ci ludzie, pisząc do nosy, nakręcając spirale takich emocji politycznych, rozpraszają działalność kontrwywiadu, gdzie kontrwywiad zaczyna szukać agentów w mediach społecznościowych. No to jest absurd, ponieważ tworzy się zasłona dymna dla działalności prawdziwych szpiegów, prawdziwych agentów, a jak wiemy, wiemy z przykładów ostatnich dwóch lat, prawdziwi szpiedzy, Prawdziwi agenci obcych państw, obcych służb specjalnych, nie tylko rosyjskich, są w aparacie władzy. Nietykalna kasta sędziów, nietykalna kasta prokuratorów, urzędnicy, politycy, których przecież nikt nie podejrzewa, im głośniej ktoś krzyczy Hajda na Moskwę, tym w mojej ocenie jest bardziej podejrzany, bo tworzy wokół siebie pewien nimp, pewien parawan, taki, taki bufor bezpieczeństwa, a to wcale tak nie musi być. Ja bym bardzo chciał, aby wszystkie osoby, wszyscy ważniejsi urzędnicy w państwie, począwszy od posłów, senatorów, członków rządu, prezydenta, prezydenckich ministrów, powiedzieli, jakie mają, ile mają obywatelstw. Tak samo prezesi partii politycznych w Polsce. Uważam, że ktoś, kto ma podwójne obywatelstwo, nie, nie daje rękojmi lojalności wobec państwa polskiego, pełnej lojalności, jeżeli, jeżeli chodzi o sprawowanie funkcji publicznych. Jeżeli chodzi o sprawowanie funkcji publicznych. Ja. To, to jest moje to oczywiście prywatne zdanie. obywatelstwo. Jestem obywatelem polskim, jestem obywatelem tureckim. To wiem. Czy myśli Pan, że pełniąc potencjalnie, nie, nie wybieram się, ale funkcję publiczną, dążyłbym do tego, żeby podporządkować Polskę Turcji albo Turcję Polsce? Nie, myślę, że jako obywatel obcego państwa jest Pan po prostu zwyczajnie. Biorąc pod uwagę historię służb specjalnych, po prostu bardziej narażony na, na dotarcie ze strony tureckich służb specjalnych do Pana. Jako rezydent podatkowy, nie wiem, gdzie Pan jest rezydentem podatkowym, ale mm, to jest zawsze większe prawdopodobieństwo dotarcia służb specjalnych. To ja nie mam no. nic przeciwko ludziom, którzy mają podwójne obywatelstwo, ale w sytuacji pełnienia funkcji publicznej, tak jak to robił minister Sikorski, Radosław Sikorski, kiedy był ministrem obrony narodowej, to był poważny problem, ponieważ MI6 miało bardzo łatwe dojście do, do Sikorskiego. Uważam, że akurat na tych najwyższych szczeblach państwowych tak nie powinno, tak nie powinno być. To jest zresztą oficjalne stanowisko partii, którą reprezentuje Bezpiecznej Polski, ponieważ my uważamy, że nie tylko finansowanie partii politycznych w Polsce z zagranicy powinno być zabronione, bo tak jest. W świetle prawa, ale także działalność polityczno-społeczna. Ja nie mówię o organizacjach humanitarnych, o Polskim Czerwonym Krzyżu, o po podobnych organizacjach. Nie, działalność humanitarna to jakby osobna sprawa. Natomiast działalność stricte polityczna powinna być finansowana wyłącznie ze źródeł krajowych, yy, ponieważ za działalność polityczną odpowiadają nie tylko partie polityczne, ale także stowarzyszenia, fundacje, wiele innych. Wspomniałem o tym panu, Hala, o pseudonimie Hałabała ten pan ma wielką skłonność do wpisywania, pisywania różnych wniosków, różnych pro, po, pozywania ludzi i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje jakby miałkość jego poglądów, ale to jest człowiek, który był stypendystą Heinrich Bill Stiftung. Ja nie wierzę w to, że będą, biorąc pieniądze od niemieckiej fundacji politycznej, która finansuje klimatystów, zielon i tak dalej, i tak dalej, która finansuje środowiska LGBT, ten człowiek nie był podatny na inspirację. Ten człowiek nie był właśnie w pewien sposób inspirowany przez nich. Czy bierze dalej pieniądze z zagranicy? Tego nie wiem, ale no też nie... Jest ekspertem od wszystkiego. To widać, że tacy eksperci jak Wolski, który nigdy nie był w wojsku, któremu się nie chce pójść do wojska, bo ma jednoosobową działalność gospodarczą, to jest absurdem w ogóle. Patronite ma. No i ma Patronite, A, tak, tak. To jest, to jest rzeczywiście argument, aby że, ekspert od wojskowości nie był nigdy w wojsku, nie złożył przysięgi wojskowej. Wie pan, ci ludzie wszyscy tak naprawdę myślą, że w chwili wojny oni uciekną, że oni sobie wyjadą, o, że, oni, że oni się przedostaną. Pewnie jakaś część na wypadek wojny. Uciekłaby, ale myślę, że nie wszyscy. Myślę, że nie wszyscy i warto o tym pamiętać. Ja zostałem znienawidzony przez salon za jedną kampanię medialną, która odbyła się za całe zero złotych, tak naprawdę, za kampanię to nie nasza wojna. Grafik przygotował graf, przygotował oczywiście tę taką wizualizację billboardu, to nie nasza wojna i nagle się cały salon oburzył, że jest taka akcja. Owszem, potem się pojawiły cztery billboardy w całej Polsce, no i. Trochę banerów, jakichś tam plakatów, wlepek, ale samych billboardów były cztery, ale zanim te billboardy się w ogóle pojawiły na ulicach, tak naprawdę za zero złotych została rozdmuchana wielka kampania, jak to jest w ogóle możliwe, że ktokolwiek chce pokoju? Jak to jest możliwe, że taki Sykulski może mówić o pokoju, a nie o wojnie? Dlaczego Sykulski się nie domaga wojny z Rosją, z Białorusią, czy z kimś innym? A zmienia się klimat. Osobiście uważam, że szczególnie dla istotnych majątków, takich powyżej 2 milionów dolarów, dwa paszporty to jest bardzo dobra rzecz. Może to być polski, turecki, może być polski, egipski, może być polski, kambodżański. Programy paszportowe są. To po prostu daje drugie, drugą możliwość składowania aktywów na obywatelstwo innego kraju na inny zestaw dokumentów to jest bardzo dobre dla majątków szczególnie w państwie bankrutującym w państwie socjalizującym się w państwie które może nawet bez wojny wyciągnąć rękę po dorobek życia Zmienia się klimat, bo to, co się stało z FICO, pokazuje, że zmienia się klimat i że to wszystko może się zamienić, odpukać, ale może w pewnego rodzaju męczeństwo. To też jest troszeczkę donkiszoteria, bo cholera. Każde kolejne wybory pokazują, że 95% i tak nie rozumie, nie chce rozumieć, nie jest zainteresowana. Jest kilka procent ludzi świadomych, natomiast oni w demokracji niewiele mogą. I osobiście uważam, że trzeba zbalansować męczeństwo i donkiszoterię, które mogą być ok, i działalność polityczną, bo to ważne w naszym życiu, z zabezpieczeniem majątkowym. Jeżeli ktoś potrzebuje to zrobić, niezmiennie zapraszam na www.cezarygraf.com. Na kanale Zero na pewno nie będzie debaty na temat COVID-19. Uważam, jestem w stanie się założyć, że nie będzie takiego podsumowania reakcji na tę straszną pandemię, zachowań, procedur, wydatkowania setek miliardów złotych, ograniczenia wolności, ani wyciągniętych wniosków na przyszłość. A to powoduje, że taki cyrk może się wydarzyć po raz drugi i po raz trzeci, bo jeżeli ktoś popełnia głupoty i nie wyciąga wniosków na przyszłość, to popełnia je znowu. Uważam, że nie będzie Sykulskiego, uważam, że nie będzie Brauna. Po prostu niektórych rzeczy tam nie będzie. Chociaż jest to przedstawiane jako miejsce wolnej debaty, miejsce dla młodych, zdolnych, otwartych, inteligentnych. Nie podoba mi się to. Natomiast podoba mi się Turcja w BRICS. Czy słyszał pan nowinę z wczoraj, panie Leszku, o tym, że Republika Turcji, kraj NATO, druga armia NATO, to nie jest mały kraj NATO, typu Islandia, to jest drugi, druga armia NATO. Chce przystąpić do BRICS. No tak, oczywiście, że tak. Wiemy, wiemy, że 1 stycznia bieżącego roku w BRICS miało być 10 państw, już 10 państw, okazało się, że jest ich 9. Javier Milei, prezydent Argentyny, no oczywiście... Jakby braku zaskoczenia wszystkich tych, którzy obserwowali scenę polityczną w Argentynie i relacje argentyńsko amerykańskie odmówił tego członkostwa, ale widać, że dzisiaj grupa BRICS to jest absolutnie top, a właściwie top topów, jeśli chodzi o takie zgrupowanie na razie luźne państw, które, które, które są po prostu wiodące w bardzo wielu dziedzinach dziedzinach życia, technologii, gospodarki, wojskowości, Ej, no, strategii kosmicznych itd, i tak dalej. I tak dalej. Nie ma, nie ma dzisiaj właściwie nawet porównania grupy BRICS do grup, grupy G7. Grupa G7 to jest grupa, która odchodzi do lamusa. Gospodarka amerykańska to jest, jest oparta po prostu na pewnym, jak ja to nazywam, Prawicowym kejnesizmie. Jeżeli weźmiemy keynesizm lewicowy, no to on zakłada taki, taki mocny etatyzm, wydatki, ale wydatki na infrastrukturę, na edukację, czy zadłużanie się, zadłużanie się nas wszystkich, na infrastrukturę, edukację, ochronę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawicowy keynesizm ma to do siebie, że stymuluje gospodarkę poprzez wydatki zbrojeniowe. A zatem jeżeli spojrzymy na historię najnowszą Stanów Zjednoczonych, to widzimy, że ta gospodarka, która jest już dzisiaj potężnie zadłużona, dług publiczny w Stanach Zjednoczonych to jest około 120% PKB. W tej sytuacji no. Rząd Deep State, właściwie głębokie państwo, nie ma innego wyjścia niż stymulowanie konfliktów. Przez 20 lat gospodarka amerykańska była stymulowana przez konflikt w Afganistanie, przez amerykańską inwazję na Afganistan, a później okupację tego, tego państwa. Najdłużej trwająca wojna w historii Stanów Zjednoczonych wojna z Afganistanem, z pasterzami z gór, została przez Stany Zjednoczone przegrana. Pamiętamy wszyscy te, te obrazki z 15 sierpnia 2021 roku, kiedy talibowie zajmowali Kabul, wjeżdżali do Kabulu, prawda? 31 wtedy już ostatni żołnierz amerykański opuścił afgańską, afgańską ziemię. Całe to, setki ton, tysiące ton sprzętu wojskowego. Amerykańskiego zostawione dla talibów, czyli nic się tak naprawdę nie zmieniło. Ta, ta, ta cała wojna była kompletnie niepotrzebna z jednej strony, można byłoby powiedzieć, a z drugiej strony doskonale wiemy, że była potrzebna dla amerykańskiego deep state, dla amerykańskiego głębokiego państwa. To było stymulowanie gospodarki wydatkami zbrojeniowymi. To Bo jest właśnie ten prawicowy Keynesizm. Świetnym interesem w momencie, jak się nie odbywa na twoim terytorium, I ja jasne, mówię, Amerykanie no to, to wykoncypowali z ich punktu widzenia majątkowego. To jest dosyć korzystne. I tu możemy gładko przejść do rozważania istotnego bardzo z punktu widzenia Polski i Polaków. Dlaczego jednak wielowektorowość, a nie Atlantyzm? No to jest kilka kwestii. Po pierwsze, dlatego, że Znamy model gospodarczy Stanów Zjednoczonych. To jest prawicowy keynesizm, to jest stymulowanie gospodarki przez ciągłe wojny. W interesie państwa polskiego nie jest wojna, tylko jest pokój. To, co Stany Zjednoczone robią po 2001 roku, wykorzystując na zasadzie sekurytyzacji zjawisko terroryzmu do. Ograniczenia praw obywatelskich, do y, narzucania swojej wizji geopolitycznej innym państwom, do destabilizacji, takiej jak w Afganistanie w 2001 roku, w Iraku w 2003 roku, y, cały proces nazywany, y, a tak zwaną arabską wiosną, lata 2011-2012, chociaż jeszcze jak spojrzymy na konflikt wojnę domową w Syrii, no to też widzimy, że, że to, to tak naprawdę ma swoje ogromne skutki. To jest ta cała ta wizja Zbigniewa Brzezińskiego, y, większego, większego Bliskiego Wschodu od Marrakeszu do Bangladeszu. Taki łuk destabilizacji od Sahary Zachodniej aż po Afganistan, Pakistan, prawda, miał być, miał, być, miał być tworzony w interesie Stanów Zjednoczonych. To jest szalenie niebezpieczne dla naszej gospodarki, dla bezpieczeństwa państwa polskiego. To, to jest kwestia migracji, to jest kwestia, nielega, kwestia nielegalnych imigrantów. No przecież ten szczyt kryzysu imigracyjnego to jest nic innego jak skutek. Polityki amerykańskiej w krajach Magrebu. No niestety, no tak, 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 tak to wygląda. Druga sprawa to jest kwestia, kwestia, moim zdaniem, niepodzielności bezpieczeństwa. To znaczy, uważam, że nie może być tak, czy państwo nie może być bezpieczne w sytuacji, kiedy Mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń, mamy do czynienia z rosnącym napięciem na arenie międzynarodowej. Kiedy wieszamy bezpieczeństwo państwa polskiego czy tylko na jednej klamce, czy to w Moskwie kiedyś, czy obecnie w Waszyngtonie i od decyzji elit amerykańskich, rosyjskich, brukselskich ma decydować nasze bezpieczeństwo, no to to nie jest żadne bezpieczeństwo. Wiemy doskonale, że Amerykanie stworzyli z, z Ukrainy zderzak strategiczny. Napisał o tym New York Times 25 lutego bieżącego roku, opisując w reportażu powstanie 12 wielkich baz wywiadowczych, które robiło MI6, czyli wywiad brytyjski i CIA wywiad amerykański. No proszę sobie wyobrazić sytuację, że 12 wielkich baz wywiadowczych nakierowanych na wojnę hybrydową ze Stanami Zjednoczonymi robi wywiad rosyjski i chiński w Meksyku albo w Kanadzie. No jaka byłaby to, reakcja? Bezpośrednie wypowiedzenie wojny. Tak byłoby to przedstawione jako tak naprawdę wypowiedzenie wojny przez Rosję Stanom Zjednoczonym. I się. odpowiedź, o ile oni by tam już całkowicie nie odpłynęli w kierunku e, używek, pornografii, tej idiokracji, która niestety w wielu stanach, głównie demokratycznych, się rozkręca, no to musieliby odpowiedzieć. Musieliby odpowiedzieć w sposób zdecydowany. Z Niemcami a, udało no. nam się przeprosić, a z Rosjanami nie udało nam się przeprosić. Dlaczego tak jest, panie Leszku? Pańskim zdaniem. Panu, to jest kwestia ryzyka geopolitycznego. Ja też zajmuję się doradztwem dla polskich spółek, które inwestują na świecie i zajmuję się tak zwanym geopolitycznym ryzykiem inwestycyjnym. I patrząc na relacje Polski z Rosją, i to dlaczego się tutaj nie udało znormalizować relacji, odpowiedź. Gdybym chciał ją powiedzieć. Bardzo krótko, bo wiem, że też nie mamy, czas nie jest z gumy, to, miałbym, to bym powiedział wprost: Polska jest dzisiaj junior partnerem, czytaj wasalem Stanów Zjednoczonych. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie najbardziej lakoniczna, jaką, jaką potrafię. I bo Ponieważ jeżeli chodzi o kwestie historyczne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nastąpiło pełne pojednanie polsko-rosyjskie. Skoro nastąpiło bardzo zaawansowane pojednanie polsko-niemieckie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nastąpiło pojednanie polsko-rosyjskie. Jeżeli dzisiaj władza w Warszawie decydenci próbują nam wmówić, że Ukraińcy dzisiaj, którzy czczą ludobójców na narodzie polskim banderę szuchewicza, są polskimi sojusznikami czy, czy przyjaciółmi, no to, to, to żyjemy w jakimś matriksie. No to jest kompletna aberracja intelektualna. Pamiętajmy, że oczywiście były wojny polsko-rosyjskie, było ich całkiem sporo. Z Niemcami też mieliśmy wojnę było, Była zbrodnia katyńska, ale prezydent Rosji w latach 90. ubiegłego wieku przeprosił za zbrodnię katyńską, chociaż pamiętajmy, że to było troszeczkę inaczej niż w przypadku ludobójstwa, ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, bo na Wołyniu mordowali etniczni Ukraińcy. Sąsiedzi, sąsiedzi mordowali sąsiadów z czystego, z czystego rasizmu, z czystego szowinizmu. Natomiast w NKWD, jeśli się przyjrzymy, bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi o katyń, to strzelało tam NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. I tam, jeżeli spojrzymy sobie na kierownictwo etni i skład etniczny. NKWD, no to nie jest tak jednolicie etnicznie, jak mówiąc, mówiąc najdelikatniej, jak tylko potrafię, ale abstrahując od tych kwestii, prezydent Rosji przeprosił za zbrodnię katyńską. Proszę zobaczyć, jak wygląda cmentarz wojenny w Katyniu. Wygląda po prostu godnie. Na Ukrainie są puste pola. Prezydent czy premier Rzeczypospolitej Polskiej składają wieńce w szczerym polu. To jest policzek dla wszystkich nas jako Polaków i to jest plucie na groby pomordowanych bestialsko kobiet i dzieci członków naszego narodu w latach 40 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To jest ta i ta różnica, ten dysonans potężny wynika po prostu z tego, że Polska jest traktowana jako wasal Stanów Zjednoczonych. Nie będę wyważał otwartych drzwi, mogę tylko polecić panu, mogę polecić szanownym widzom publikację Koniec Imperium MSW, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Tam jest dokładnie opisane to, w jaki sposób służby cywilne PRL-u zostały podporządkowane CIA. Jest debata na YouTubie, bardzo ciekawa, na IPN TV, czy. Wywiad cywilny PRL został podporządkowany CIA. Lata 2003-2005, tajne więzienie CIA w Starych Kiejkutach, ludzie bez wyroku sądu byli przetrzymywani, byli torturowani. Działo się to za wiedzą, zgodą a właściwie no tutaj pytanie, czy w ogóle premier i prezydent i szef agencji wywiadu mieli cokolwiek do powiedzenia. Amerykanie robią bardzo wiele na terytorium państwa polskiego, niekoniecznie się z tego tłumacząc, niekoniecznie ponosząc odpowiedzialność, a za tajne więzienie CIA niewątpliwie powinien być Międzynarodowy Trybunał Karny dla wysokich oficjeli Stanów Zjednoczonych, kto wie, czy także nie dla, nie dla polskich, na pewno Trybunał Stanu dla premiera, prezydenta szefa Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest udowodnione. Udowodnione jest istnienie tajnego więzienia CIA w starych Kiejkutach w ośrodku kształcenia kadr wywiadu powiedział, przyznał to sam Aleksander Kwaśniewski w słynnym podcaście Rzece, który był całkiem niedawno publikowany. Ja w swoim filmie Stop Amerykanizacji Polski o tym także mówiłem, także są cytaty, są źródła w tym zakresie. Pamiętajmy. Zgodnie z Brown University, badaniami Cost of War, to jest taki program, po 2001 roku w wyniku amerykańskich interwencji zginęło ponad 900 tysięcy ludzi. Amerykanie wykorzystują takie państwa jak Polska do, jako zderzaki strategiczne, do Oczywiście. osłabiania Rosji. Cudzą krwią, wyciągają kasztany z ognia cudzymi, cudzymi rękami. Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego. W Polsce nie ma mniejszości rosyjskiej, która by chciała jakichś dodatkowych praw. Nie ma tutaj Rosjan, którzy chcieliby interwencji rosyjskiej. No nie ma żadnych problemu tak. między naszymi państwami, tak. poza chorą ideologią, poza rasizmem kulturowym. Bo jeżeli ja słyszę, to ostatnie zdanie, czy ostatni wątek. Jeżeli ja słyszę, że po 24 lutego 2022 roku na państwowych uniwersytetach w Polsce likwiduje się filologię rosyjską, jeżeli ja słyszę o tym, że filharmonie finansowane z naszych środków, z środków publicznych, nagle przestają grać kompozytorów rosyjskich, to, to jest nie tylko głupota, ale to jest rasizm kulturowy. Także ja nie widzę na tyle, ile historię znam, większych różnic pomiędzy szkodami, które wyrządzili nam Niemcy, a szkodami, które wyrządzili nam Rosjanie. Niemcy mieli, byliśmy pod zaborami niemieckimi, byliśmy pod zaborami rosyjskimi. Rosjanie nas mordowali, Niemcy nas mordowali. Oczywiście też. Wojna się rządzi swoimi prawami. Oczywiście, odpowiadaliśmy na to. Natomiast jeśli ktoś jest w stanie logicznie mi wyjaśnić, w jaki sposób Niemcy są historycznie lepsi od Rosjan. To jestem bardzo na to otwarty, bo ja osobiście tego nie widzę. Nie, nie widzę tego. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to udało się ten PR zmienić, udało się tak naprawdę podporządkować nawet Polskę Niemcom, no bo czym jest Unia Europejska. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to widzi to każdy inteligentny człowiek jest taka tempa propaganda, takie tempe nakręcanie, chociaż jedni i drudzy historycznie mają za kołnierzem. Historia jest jaka jest, jest bolesna. Trzeba patrzeć w przyszłość. Niestety nie jest to robione. Ja się zastanawiam, Zachód jak daleko zajdzie w momencie jak obecnie bardzo mocno oparł się na do druku pustego pieniądza i na nakręcaniu mas idiotów. Przecież w świecie sztucznej inteligencji, w świecie gdzie są potrzebni ludzie bardzo wyspecjalizowani, pracowici i uczciwi intelektualnie, z nakręcenia Tępych mas niewiele przyjdzie zachodowi. Tępe masy zaczynają w świecie automatyzacji i sztucznej inteligencji być obciążeniem. No ale niestety, ale niestety demokracja się na nich opiera. Dlatego właśnie te tępe masy się nakręca. Ponadto wkładka do Borsuka, wkładka do ścierania Rosji nie będzie pochodziła z ludzi, o których mówiliśmy tutaj wcześniej, z salonu z, spośród wolskich. On będzie uciekał. To będą właśnie ci ludzie, którzy obecnie są nakręcani tą propagandą, po to, żeby byli gotowi, gotowi ginąć w, w ścieraniu Rosji, w wyciąganiu kartofli cudzymi rękoma, tak jak Pan to nazwał. Demokracja jest jaka jest. Powoli przejdziemy do pytań zgromadzonych tutaj na naszym live. Także proszę o pytania. Mogą być też idiotyczne. Tutaj proszę realizatora o to, bo jest dużo osób, które. Ale dobrze, podyskutujmy o tym. Panie Leszku, czy Polska powinna bezwarunkowo dążyć do normalizacji bezwarunkowo słowo klucz stosunków z Rosją i Białorusią? Nie. Nie, nie ma, nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowa normalizacja. Jako Szybcie polscy patrioci powinniśmy dbać o interes państwa polskiego. Powinniśmy kupować nawozy z Białorusi czy z Rosji pod takim, pod takim warunkiem, czy gaz, czy ropę, pod takim warunkiem, że będzie to będą to naj, najtańsze w stosunku jakości do ceny nawozy, które są po prostu na rynku. Powinniśmy się kierować się przede wszystkim interesem gospodarczym, interesem politycznym państwa polskiego w naszym Oczywiście, po pierwsze najważniejsze to jest kwestia pokoju, naszego bezpieczeństwa. Po drugie, to jest kwestia naszej, naszej gospodarki. Jeżeli rosyjski gaz jest dzisiaj o wiele bardziej atrakcyjny niż amerykański LNG, to powinniśmy kupować gaz rosyjski. To jest kwestia chociażby naszego przemysłu chemicznego. Natomiast nie ma, nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowa normalizacja. Także także to, to, to krótka odpowiedź, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Tak, tak róbmy, panie Leszko, bo to będzie bardziej dynamiczne. Czyli z grubsza tak jak robi Erdoan czy Orban? Tutaj z, z bliższych? Wrócę a, jeszcze do Erdoana. Okej. Okay. Czy możliwe jest utrzymanie niezależności Polski w obecnym kształcie między Niemcami a Rosją w hipotetycznej sytuacji, w momencie, kiedy Amerykanie się wycofają z Europy czyli matka nie odpowie na kwilenie swych dzieci tylko po prostu się zawinie do siebie na kontynent? To jest pytanie, bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo to jest pytanie, które powinno być tak naprawdę osią debaty z Bartosiakiem, z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Tak naprawdę pytanie o to, o co nam chodzi, jeżeli chodzi o Polskę. W mojej ocenie, pierwsza sprawa, pierwszy cel nasz jako. Polskich patriotów, którzy powinni dbać o Polskę i o Polaków, to jest zachowanie substancji biologicznej, czyli przetrwanie biologiczne nas jako ludzi, nas, naszych dzieci, naszych wnuków. To, aby nie było wojny, krótko mówiąc. Druga sprawa to jest zachowanie naszej suwerenności kulturowej. Widzimy zamach na prawdę, widzimy zamach na rodzinę, widzimy zamach na płeć, nawet dzisiaj, to jest, po, to jest podminowywanie naszej suwerenności kulturowej. Chcemy, chcemy być Polakami, po prostu chcemy mieć suwerenną kulturę. No i wreszcie to jest zachowanie niepodległości państwa polskiego. To wszystko da się zrobić w sytuacji nawet ustąpienia Amerykanów z Europy, ale przy zachowaniu polityki wielowektorowej podkreślam po, przy zachowaniu polityki wielowektorowej. Niezależność państwa polskiego nie zależy od takich fantasmagorii jak Międzymorze, Trójmorze, jakieś projekty kordonu sanitarnego. To jest aberracja. Ja wiem, że mówi o tym Jacek Bartosiak, mówi, mówi o tym, że. Wojna z Rosją jest nieunikniona, nieuchronna, ale to jest moim zdaniem absolutnie nieprawdziwa hipoteza. No właśnie. A czym w praktyce, też uważam ciekawe pytanie, jest nieprowokowanie Rosji? Kiedy Rosja nie będzie prowokowana, wystarczy opuścić NATO i się rozproić, czy jeszcze rząd musz otworzyć ruskie marionetki? A nie rusowo naziści. No, nie, no nie, nie, nie idźmy z deszczu pod rynne, nie, nie spadajmy z jednego ekstremum pod drugie. Nikt nie mówi tutaj o żadnym PKW nie nowym, o żadnych marionetkach ani rządzie marionetkowym. Mówimy o normalnym, normalnym rządzie polskim, który będzie realizował polskie interesy. Kiedy Rosja nie będzie prowokowana? Bardzo proste pytanie. Wtedy, kiedy na przykład Agencja Wywiadu czy rząd, czy rząd w Warszawie po prostu nie będzie finansował. Na przykład rządu emigracyjnego rosyjskiego. No wyobraźmy sobie, że na przykład Władimir Putin tworzy emigracyjny rząd Polski. Jak, jak byśmy zareagowali na to? A dzieje się nie tak nie niestety, nie nawet, nie nawet w rządowych budynkach, które na, które, którymi zawiaduje Polska Akademia Nauk, była gościna dla emigracyjnego rządu rosyjskiego. Druga sprawa, białoruski dom białoruski w Polsce. Opozycja, telewizja Bielusat wprost podawała, że są tworzone bojówki na terytorium państwa polskiego, które mają przeprowadzić zamach stanu na Białorusi. No to jest nieingerowanie wewnętrzne sprawy Białorusi, nieingerowanie wewnętrzne sprawy Rosji. To jest warunek nie, 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 nie że tak powiem, nieangażowania Rosji we wrogie działania przeciwko Polsce. Czy uważa pan, panie Leszku, że powinniśmy opuścić NATO i się rozbroić? Tudzież czy twierdził pan tak kiedyś, że powinniśmy opuścić NATO i się rozbroić? Ja wiem, że w mediach społecznościowych, że też niedouczeni dziennikarze, nierzetelni dziennikarze natychmiast napisali, że Sykulski założył partię, której celem jest wystąpienie Polski z NATO. Nigdzie czegoś takiego nie ma. Można sobie wejść na stronę Bezpieczna Polska, pisane razem bezpiecznapolska.pl, jest zakładka. Z naszym programem, z naszymi postulatami programowymi, nigdzie tam nie ma napisane, że Polska powinna opuścić, opuścić NATO. Jesteśmy zwolennikiem deeskalacji w Europie Środkowej, deeskalacji tego napięcia, które jest, i uważamy, że jednym, z, jednym z, możliwych, z możliwych wariantów jest zawieszenie członkostwa w strukturach wojskowych NATO. Tak jak zrobił to zresztą Charles de Gaulle. To nie jest nic nowego. Myśmy tutaj nie, nie wyważamy otwartych drzwi. Charles de Gaulle zawiesił właśnie członkostwo w strukturach wojskowych. Uważamy, że mogłoby to być jednym z elementów deeskalacji napięcia, ale to, to nie jest warunek sine qua non, to nie jest warunek, warunek konieczny. Mhm. A co z ruchem antywojennym? Dlaczego nie protestujecie w najbardziej potrzebnym momencie, gdy gołym okiem widać tej wiosny, że chcą nas wepchnąć do wojny? To dziwne zachowanie, wręcz podejrzane. No przecież były Marsze Pokoju w tym roku. Gdzie pan był, panie Michale? Widzę, że tutaj pan Michał zadał pytanie. Gdzie pan był 10 marca? Gdzie pan był 1 maja? Protestujemy. 10 marca. 10 marca... Bieżącego 2024 roku marsz pokoju w Lublinie z placu zamkowego na plac litewski. 1 maja marsz pokoju w Warszawie, w stolicy, sprzed krzyża Trałguta, pod pomnik małego, małego powstańca. Polski ruch antywojenny działa, ro, oczywiście w miarę sił i możliwości, ale proszę pamiętać, że my nie jesteśmy sponsorowani z budżetu państwa. My nie mamy subwencji budżetowej, my nie mamy. Nie mamy pieniędzy z, od jakichś Orlenów, Lotosów i, i, i czegoś takiego. My fi, finansujemy te działania z własnej kieszeni. Mogę teraz Pana Michała, który zadał to pytanie, mogę Pana Cezarego i wszystkich naszych widzów serdecznie zaprosić na trzeci już w tym roku Marsz Pokoju, który Polski Ruch Antywojenny organizuje 18 czerwca o 12.00 w Chełmie, pod Pomnikiem Wołyńskim. Zapraszam serdecznie. Cezary buduje batalion w Stambule, ma być on liczny i zamożny, to jest bardzo ważne dla nas, bo my wrócimy z, z siłą finansową, siłą wielu szabel, tak to wygląda w chwili obecnej. Czy to nie jest właśnie troszeczkę Don z tymi marszami od drugiej strony, bo tu pan Michał zarzucał, że nie ma marsza, a marsze są, tak są marsze, są to marsze 300-osobowe, 500-osobowe, jeśli się mylę, proszę ja mnie zrozumieć. Słusznie z... pan liczbę uczestników. Czy, czy to nie jest Don Kiszoteria? Ja wiem, że to trzeba robić, bo jeśli w ogóle nie będzie głosu przeciwnego, no to wrzucą do tej maszynki do mięsa jak jak pyłek wtedy. To jest jakiś opór, natomiast czy to nie jest opór Tolkiensa od Sancho Panza? Nie, no, czy powiem tak. Słusznie pan podsumował. To, to nie jest tak, że którykolwiek marsz pokoju przekroczył jakieś, jakieś no, znaczące liczby, że było to, nie wiem, 10 tysięcy ludzi, 20 tysięcy, czy 100 tysięcy, jak widzieliśmy niedawno, czy kilkadziesiąt tysięcy, jak widzieliśmy niedawno w Budapeszcie, czy, czy na Słowacji takie wielkie marsze wielotysięczne, w Czechach, w Pradze czeskie ogromne marsze, kilku, na kilka, Kilkadziesiąt, być może nawet chyba 100 tysięcy osób. W Polsce to jest kilka W małych, w małych krajach. krajach. W mniejszych od Polski, ma pan rację. W Polsce na największym Marszu Pokoju, który ja organizowałem, było tysiąc osób. Około tysiąca osób. Ostatnie Marsze Pokoju to jest kilkaset osób, tak jak pan powiedział. W Lublinie było 450, 500 osób. W Warszawie było jeszcze mniej, bo to był też zresztą długi weekend. Polacy się tym przestali po prostu interesować. Dlaczego to robimy? No dlatego, aby konsolidować środowisko, aby tworzyć pewne kadry ludzi świadomych, ludzi, którzy mają pojęcie. No jeżeli można takie marsze robić w Budapeszcie, w Pradze, w Bratysławie, to dlaczego nie w Warszawie, w Chełmie czy, czy w Lublinie? Jakby jeżeli nikt nie będzie protestował, jeżeli nikt nie powie stop, to nie nasza wojna, no to władza będzie robiła wszystko, co, co, co będzie tylko i włącznie chciała. Polacy się obudzą i zapragną działalności, chodzenia w marszach, innej działalności, w momencie, kiedy wojna zdmuchnie im czapki. Ale to już będzie za późno. Jak panowie skomentują fakt, pyta Mar, iż w rosyjskiej telewizji kilka dni temu było omawiane wystrzelenie dwóch sal rakiet z bronią jądrową na Polskę i zniszczenie całkowicie naszego kraju. Tak sobie dyskutowano w telewizji rosyjskiej. No, dotyczy, tak. To jest naturalny element walki informacyjnej. Polecam moją książkę pod tytułem Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna książka wydana w 2019 roku przez wydawnictwo naukowe PWN ja pokazuję pewne mechanizmy także rosyjskiej propagandy. To nie jest tak, ja wiem, że media oczywiście mainstream mówi, że Sykulski jest tutaj onucą, agentem ruskim czy jakimkolwiek innym. Najczęściej tak, w ten sposób. Czy jest prorosyjski, proputinowski, jak raczył nazywać mnie premier Donald Tusk? To jest w ogóle też ciekawą sprawą, że premier blisko 40-milionowego kraju w prime time'ie, w godzinach najwyższej oglądalności w jednej z najpopularniejszych telewizji należącej do giganta amerykańskiego, do Discovery, wymienia z, imienia, wymienia z nazwiska prezesa mikropartii, która istnieje, która działa od pół roku i, i, i przewodniczącego stosunkowo niedużego, po prostu małego ruchu antywojennego. Mówi o tym, o, o tym wszystkim. No tak nie jest. Ja nie propaguję żadnej polityki proputinowskiej. Propaguję. Realpolitik, politykę, politykę realną. Uważam, że pójście dzisiaj na konfrontację z Rosją byłoby czymś katastrofalnym dla Polski. Natomiast ja krytycznie na temat Rosji wielokrotnie pisałem i wystarczy spojrzeć do moich publikacji naukowych. Całkiem spora ich część jest dostępna w internecie w serwisie akademia.edu, Zachęcam, można wpisać moje nazwisko. Są publikacje na temat Rosji. W pwn w wydawnictwie prestiżowym, wysokopunktowanym. Opublikowałem książkę o rosyjskiej wojnie informacyjnej, gdzie krytycznie podchodzę do Rosji. Ja mam bardzo wiele słów krytycznych na temat na temat Rosji, na temat władz rosyjskich, na temat sowieckiego epizodu w historii Rosji. Także ja nie jestem absolutnie prorosyjski, ani, ani już tym bardziej proputinowski, Na temat Putina wielokrotnie się krytycznie po prostu wypowiadałem. Tego typu elementy propagandy, o których powiedział nasz widz tutaj, napisał o wystrzeleniach rakiet i tak dalej, to jest element normalnej gry psychologicznej na poziomie narracji strategicznej, używając takiego żargonu z obszaru bezpieczeństwa. Ale to nie jest aż tak, to nie jest aż tak wielkie zagrożenie, wbrew pozorom, jak tworzenie wielkich baz wywiadowczych pod granicami obcych. Tego państwa, no to to już jest bezpośrednie zagrożenie. Oczywiście to nie jest tak, że Rosja nie może użyć broni jądrowej. Może jej ją użyć. Znam bardzo dobrze dokumenty strategiczne Federacji Rosyjskiej jak najbardziej, ale w odpowiedzi na eskalację, na rozszerzanie NATO, na instalacje wojskowe, na rozmieszczanie instalacji wywiadowczych, baz wywiadowczych pod granicami Rosji. Gdyby, gdyby to robiła Rosja na granicy ze Stanami Zjednoczonymi w Meksyku czy w Kanadzie, podejrzewam, że Stany Zjednoczone zareagowałyby bardzo, w sposób niezwykle zbliżony do, do, do rosyjskiego. Tuskowi, ale nie tylko Tuskowi, bo i drugiej stronie potrzebny jest wróg i tym wrógiem oczywiście jest Putin i Rosja i słudzy Putina i Rosji, których oni wskażą w Polsce po to, żeby wszelkie niepowodzenia, przed nami cała ich paleta gospodarcze... Odpukać militarne, etc., etc., były zepchnięte na Putina i sługi Putina. To jest bardzo prosty mechanizm, to co oni robią. Czy uważa pan, że wojna informacyjna Białorusi i Rosji przeciw Polsce będzie się nadal nasilać? Mówię o działalności na np. sędziego Szmyta, polskiej redakcji Radia Białoruś. Myślę, że tak. Myślę, że działania w sferze informacyjnej, operacje psychologiczne, działania służb specjalnych, dywersja, sabotaż będą się nasilać. Niestety, niestety. Myślę, że im mocniej będzie ta retoryka prowojenna wybrzmiewać w Polsce, a proszę zauważyć, że rząd Tuska jest o wiele bardziej radykalny w retoryce prowojennej niż rząd Morawieckiego. Niestety, niestety mówię, eskalacja rośnie. W naszym dobrze pojętym interesie jest pokój, jak najszybszy pokój na Ukrainie, deeskalacja w regionie, ale niestety... Ta sytuacja, wiele wskazuje, że się, że się nie zmieni w dającej się przewidzieć perspektywie. Te wszystkie działania, które obserwujemy, jeśli chodzi o próbę ingerowania wewnętrzne sprawy Białorusi i Rosji, będą miały swój odwet w postaci różnych aktów dywersji, sabotażu, działań służb specjalnych na terytorium państwa polskiego. Sprawa sędziego Szmyta, ja nie przesądzam, jakby nie ma wyroku sądu co do, co do tego człowieka. Natomiast jeżeli jest tak. Moim zdaniem jest to prawdopodobne, że pracował dla, dla obcych służb specjalnych, ale ja tego nie przesądzam. Ja absolutnie nie wydaję żadnego wyroku na tego człowieka medialnego. Ja wiem jedną rzecz: no, jeżeli ktoś ma czyste sumienie i porządek w szufladach, to nie musi w tym momencie uciekać, no chyba że miał groźby pozbawienia życia, jeżeli, były jeżeli czuł się zagrożony, jeżeli czuł, to wtedy można na to inaczej patrzeć. Natomiast ja nie mam, takich, nie mam, takich, nie mam takiej wiedzy. Wiem tylko jedno. Że ta nagonka, którą rozpętał pan Mariusz Kamiński, pan Żaryn, ta szpiegomania, ta agentomania, to poszukiwanie agentów w mediach społecznościowych, ta stygmatyzacja ludzi absolutnie niewinnych, wobec których się nie toczą żadne postępowania i ludzi niekaranych, doprowadziła do tego, że służby specjalne po prostu spały. Spały wtedy, kiedy sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego mieli po pół miliona długów i jeździli na Białoruś. Ja nie przesądzam, tak jak powiedziałem, że wtedy nastąpiło złożenie oferty współpracy, że, że sędzia był oferentem i tak ale dalej, no ale jeżeli służba specjalna, w tym przypadku departament Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kompletnie nie reagował na to, że sędzia orzekający w sprawach z udziałem szefa ABW, szefa komenda, komendanta głównego policji, szefa SKW, ma pół miliona długu i wyjeżdża sobie na wycieczkę na Białoruś, która jest no oficjalnej, oficjalnie traktowana. Mało przyjaźnie, mówiąc delikatnie, no to jaki jest profesjonalizm nadzoru, cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi? Ja rozumiem, że służby zadaniują się same. Albo, albo jest inaczej, że służby wykonują polecenia niedouczonych bezmyślnych polityków, którzy szukają agentów na Twitterze albo na Facebooku. No, to jest absurd. Tego typu niestety retoryka, którą, którą obserwujemy ze strony tak zwanych osintowców, tego Micmarka, całego i, i całej tej, 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 tej zgrai samozwańczych bezpie, bezpieczniaków i samozwańczych pseudoekspertów tak naprawdę do spraw służb specjalnych powoduje ogromne szkody tak naprawdę w bezpieczeństwie państwa polskiego. Tak, to jest realnie prorosyjskie działanie. Ostatnie dwa pytania Panie Leszku. Czy w razie W powoływanie się na umowy międzynarodowe sygnowane przez Polskę dotyczące tak zwanej klauzuli sumienia, i ma sens w przypadku, gdy dostaniemy wezwanie w trakcie mobilizacji. Pańskim zdaniem. W przypadku prawdziwej mobilizacji, prawdziwego zagrożenia wojennego, jeżeli władza będzie chciała mieć mięso, armatnie, myślę, że to nic nie da. To może mieć znaczenie, to może mieć znaczenie w sytuacji jeszcze przed pierwszą komisją lekarską, przed pierwszą kwalifikacją wojskową. To może mieć rzeczywiście jakieś znaczenie uniknąć takiej kwalifikacji. Jest sporo luk, tak naprawdę w ustawie o obronie, oj, o, obronie ojczyzny. Ona została. Ponad 500 stronicowa ustawa została napisana na kolanie. Tam jest sporo luk, jak można uniknąć wezwania na przykład na kwalifikację wojskową. Ktoś, kto nie podlega kwalifikacji wojskowej, nie będzie miał na danej książeczki wojskowej, nie będzie miał na danej kategorii zdrowia. Tak jest najłatwiej uniknąć służby wojskowej. Tylko to dla młodych ludzi akurat. O tym, co działa, a co nie działa, na przykład. To jest kwestia też. Innymi... A, a stałego miejsca zamieszkania. Tam jest bardzo ważna luka w ustawie o obronie ojczyzny. Pis, pisał to na kolanie, tu pisali amatorzy tak naprawdę. Tak, tak, tak. Pisali to amatorzy na kolanie. Być może te luki są zaplanowane, bo oni też mają synów, mają dzieciaki. To, że posłowie nie muszą, to, że samorządowcy nie muszą, to nie znaczy, że ich synowie pełnoletni nie muszą. Więc może te luki, luki są zaplanowane systemowo o tym, co działa, co nie działa, bo jedno to ustawa, dwa to inne wyjścia, bo są też inne wyjścia. Między innymi na 12 zamkniętych webinarach. Przez ostatnie 4 dni tam można dołączyć przez www.cezarygraf.com. Potem sprzedaż zamknięta, koniec 12 zamkniętych webinarów. Ostatnie pytanie, panie Leszku. Jakie gwarancje, że Rosjanie nam pozwolą tworzyć własne niepodległe państwo? No ale to Rosjanie nie muszą nam nic pomagać, niczego pozwalać. My je sami tworzymy. Co więcej, uważam, że w interesie państwa rosyjskiego jest niepodległe państwo polskie i to jakby jest oczywista sprawa. Doskonale wiemy, czym się kończyło ograniczenie Niemiec z Rosją. Dwie no wielkie dobra, ale, ale był PRL, który był państwem satelitarnym. To jest takie skłonności. Mają takie skłonności. Rosjanie mają takie skłonności, bo je wykazywali przez ostatnie kilkadziesiąt lat przed rokiem 90. Amerykanie również, Oczywiście. Amerykanie również Oczywiście. mają takie skłonności. Każde mocarstwo ma, w naszym dobrze pojętym interesie jest zachowanie substancji biologicznej, zachowanie suwerenności kulturowej, bogacenie się, tworzenie z Polski habu gospodarczego. To jest nasz, nasz interes. Jeżeli Polska będzie chciała budować jakąś wielką federację przeciwko Rosji, no to Rosja w naturalny sposób będzie te... te te, temu, ham... przeciwdziałała te, to hamowała tego typu procesy wie pan, na zakończenie mogę powiedzieć tylko jedną rzecz tutaj, bo wywołał pan kwestię Turcji, BRICS-u, dziewięciu państw, wkrótce być może już kilkunastu państw w tym, w tym w tym obszarze, proszę spojrzeć na sferę polityki zagranicznej doby AKP, czyli partii rządzącej Turcją te, to jest wszystko dziełem tak naprawdę koncepcyjnym jednego człowieka człowieka, Davutolu. Achmeta Davutoglu, czy Davutolu nie wymawiając tego niemego G. To, był, to jest profesor stosunków międzynarodowych, który zaczynał właśnie w AKP, który był bardzo bliskim współpracownikiem Erdoana, był szefem, spraw, ministrem spraw zagranicznych, był premierem w latach 2014-2016. Napisał kapitalną książkę pod tytułem Głębia Strategiczna. W Polsce oczywiście to jest kompletnie nieznany, nieznany temat i on tam stworzył całą architekturę tureckiej polityki. Zero problemów z sąsiadami, czyli tak jak my mówimy jako Bezpieczna Polska, zero wrogów wśród sąsiadów. Wielowymiarowa, wielowektorowa polityka zagraniczna, tak zwana rytmiczna demokracja, dyplomacja, polityka oparta na wartościach, to jest bardzo ważna rzecz. Wykorzystanie głębi strategicznej w postaci diaspory tureckiej i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę długo mówić na temat polityki Zagranicznej Turcji i na temat jej podstaw konceptualnych, bo bardzo dobrze znamy, jakby, twórczość nie, tych, tych, tych ludzi z AKP, którzy zajmują się polityką zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi. To jest świetny przykład. Proszę zobaczyć na umowę gazową między Turcją a Libią. Majstersztyk zaangażowania Turcji w wewnętrzny konflikt, wojnę domową w Libii w tym zakresie. Turcja bardzo dobrze sobie radzi na arenie międzynarodowej. Nieudany pucz gilenistów bardzo do, skutecznie stłumiony. To Turcja jest bardzo dobrym przykładem tego, jak realizować politykę wielowektorową i jak wykorzystywać diasporę swoją narodową. Poza granicami, proszę zobaczyć na, na rolę diaspory tureckiej w Azji Środkowej. No kapitalny, kapitalna rola kapitału tureckiego. Proszę spojrzeć na przemysł budowlany, na kapitał turecki w przemyśle w, w sektorze budowlanym w, w Azji w Azji Środkowej. Ogromne znaczenie I, i to też się przekłada na wpływy polityczne tureckie. O wpływach tureckich w Niemczech nie muszę mówić, bo to jest chyba kwestia oczywista. Można czuć dumę, to jest, to jest lekko perwersyjne, ale można czuć dumę z bycia Turkiem. Niestety, kryzysowe obecnie jest duma z bycia Polakiem. Bardzo przykro mi to mówić, ale tak to po prostu wygląda. Taka jest moja opinia na ten temat. Być może się to niebawem zmieni. Szklanka do połowy być może jest pełna, a nie pusta. Zobaczymy. Dziękuję, panie Leszku, za rozmowę. Życzę udanego dnia. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Do widzenia. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia.